Rozmawiamy z Pawłem Jureszkiem. Paweł, gratuluję srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów i uzyskania minimum na Igrzyska Olimpijskie. Powiedz mi i nam, naszym fanom, jak to zrobiłeś, bo nie byłeś brany raczej pod uwagę jako faworyt do zrobienia minimum na Igrzyska Olimpijskie. No, starałem się przez te pół roku nie startować na jakichkolwiek zawodach, na takich podwórkowych głównie startowałem, żeby nie pokazać swojej formy. A tym bardziej no, starałem się przygotować bezpośrednio na seniorów, żeby spróbować powalczyć o te minimum. I no, jakoś się udało, pół roku pracy, ciężkiej pracy i to takiej, która no, nigdy przez całe życie nie pracowałem tak ciężko, dało efekty. Także... Okej, okay. Powiedz mi, jak wygląda właśnie wyglądają twoje treningi? Jak trenowałeś, ile razy w tygodniu trenowałeś, czy robiłeś coś na lądzie, czy pracowałeś z trenerem personalnym, jak to wyglądało? To znaczy, treningi w wodzie to były... U nas w klubie jest tak, że treningi w wodzie są typowo pod sprinterów i nie były to ciężkie treningi pod względem wytrzymałościowym, ale typowo szybkościowe, czyli jakieś sprinty, były 50-tki, 25-tki ze startu, z dołu i tak dalej. Jeżeli chodzi o ląd, to głównie ćwiczyłem na siłowni, tam całą swoją siłę robię i siedziałem 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Personalnym trenerem może nie do końca był, ale znaczy inaczej. Trenowałem na siłowni z moim przyjacielem, który mnie no, dosyć dobrze przygotował do tego startu. Personalny trener może nie jest, ale podjął się tego zadania, żeby mi przygotować. Co do treningów na lądzie, to chyba co każdy pływak, jak przychodziłem przed treningiem, to gumy, brzuch i miciule przede wszystkim. Okej, okay, rozumiem. Powiedz mi w ogóle, w jakim klubie trenujesz? Kto jest twoim trenerem? No trenuję w MKS-ie Dziewiątce Dzierżoniów. Trenerem jest Andrzej Wojtal. Chodzą plotki, że nie masz paszportu. Czy to prawda i jak masz zamiar to rozwiązać, żeby polecić do Rio? To znaczy, no, prawda jest taka, że pan Gęgotek, no nie wiem, czy wolno mi tak powiedzieć, ale troszeczkę mnie postraszył, że potrzebuję już na teraz paszportu, ale troszeczkę mnie w tym temacie uspokoił pan Kazimierz Pieczora, bo powiedział, że 2 tygodnie mam na to czasu. Ale no, wydaje mi się, że jak pójdę do naczelnika, to w miarę szybko się uda załatwić do 3 dni, z tego co już się orientowałem. Więc to nie jest większy problem. Okej, okay, mam nadzieję, że to się powiedzie. Jakie są najbliższe plany na przygotowania do igrzysk? Znaczy, mam dylemat pomiędzy przygotowywaniem się w domu, a wyjazdami na obóz, bo to są zupełnie inne treningi. Tym bardziej, że tam siłownia jest o wiele, wiele lżejsza niż taką, którą ja preferuję. I no, tutaj się pojawia problem, że rozmawiałem z trenerem Kacprem Majchrzaka i jakieś tam małe ustalenia były. Więc no, do końca jeszcze nie wiem. Jeżeli oczywiście uda mi się pojechać tam do Rio, to no, najchętniej bym się przygotowywał w ciepłych krajach, gdzie bym się przystosował. No, jestem blady jak ściana, więc ciężko będzie przyjechać do Rio i od razu tam wyjść na dwór i popłynąć w miarę dobrze tą 50-tkę, a treningi tam na obozach, z tego co się orientowałem, to będą właśnie w takich godzinach, w jakich będą starty, więc by mi to odpowiadało. Dobrze, dziękuję bardzo wywiad i powodzenia w przyszłych startach.